Fizyka kwantowa to dość nowa, jak na fizykę, gałąź właśnie tejże nauki i wciąż mamy tam bardzo dużo pytań, na które nie znaleźliśmy odpowiedzi. Na kilka z tych pytań odpowiedzi szuka właśnie Andrzej Dragan. Witam cię serdecznie. Cześć. Zebraliśmy się tutaj z powodu twojej drugiej książki, drugiego kwantechizmu. Teraz trzymam go dobrze. Ostatnio trzymałem go do góry nogami. A właściwie rozdział, który się tutaj pojawił, bo dodałeś nowy rozdział. W książce możemy przeczytać o tym wszystkim, o czym czytaliśmy w poprzedniej części, ale jest tutaj właśnie jeden bardzo ważny rozdział. Więc dlaczego stwierdziłeś, że warto go dodać i warto jeszcze raz z kwantechizmem w nasze, że tak powiem, ręce uderzyć? No więc ta książka powstała po to, żeby powiedzieć, jak działa teoria kwantowa, jak działa teoria względności i jak ona się ze sobą nie tyle łączą, co jak próbujemy analizować to, co się dzieje na styku tych dwóch teorii. Natomiast problem zasadniczy z teorią kwantową jest taki, że nie bardzo wiadomo, skąd ona się bierze. I tak jak większość teorii fizycznych nie wiadomo, skąd się bierze, po prostu lądują na Ziemi w formie postulatów jakichś i z tych postulatów jesteśmy w stanie wyciągnąć teorię klasyczną, teorię, nie wiem, elektrodynamikę klasyczną, czy cokolwiek innego. Zawsze to się zaczyna od jakichś fundamentalnych praw, które nie wiadomo, skąd się biorą. Zresztą jak się coś nazywa fundamentalne fizyce, to oznacza to właśnie to, że fizycy nie wiedzą, skąd to się bierze. Natomiast w przypadku teorii kwantowej te fundamentalne postulaty, od których wszystko się zaczyna, są na tyle zagadkowe, że ludziom po pierwsze nie chce się w nie wierzyć, a nawet jak są zmuszeni, żeby w nie uwierzyć, czy przyjąć się do wiadomości, bo eksperymenty pokazują, że inaczej się nie da, to nadal pozostaje pytanie, ale skąd to wszystko tak naprawdę się bierze? I to pytanie jest bardzo niepokojące i ludzie męczą się z nim od dawna. Richard Feynman w swoich podręcznikach, w swoim kursie fizyki w trzecim tomie pisze wprost właśnie o tych postulatach, mówiąc, że chciałoby się zapytać, skąd to wszystko się wzięło i dlaczego te cząstki kwantowe zachowują się tak, jak gdyby były w wielu miejscach naraz, dlaczego wyniki pojedynczych eksperymentów są nieprzewidywalne, dlaczego liczby zespolone są potrzebne do opisu teorii kwantowej i mówi, że nie wiemy, jaki jest głębszy mechanizm, który za tym stoi. Nikt takiego mechanizmu nie odkrył. No i wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że pewien postęp został uczyniony. Przynajmniej ja, moje prywatne zaciekawienie zostało do pewnego stopnia zaspokojone. W 2020 roku popełniliśmy taką pracę z Arturem Eckertem, swoją drogą polskim kandydatem do Nobla i pewnie go dostanie prędzej czy później za odkrycie kryptografii kwantowej. Popełniliśmy pracę, w której twierdzimy, że da się te rzeczy wydedukować z czegoś o wiele prostszego i da się zrozumieć, skąd to wszystko się bierze, dlaczego rzeczywistość jest nieprzewidywalna i tak dalej. I tym czymś jest teoria, która jest znana od bardzo dawna. Szczególna teoria względności. I co więcej, w zasadzie można to wszystko wydedukować, o czym pisał Feynman i inni, z czegoś, co wiedział już Galileusz, czyli zasady względności Galileusza, która mówi, że wszystkie układy inercjalne, czyli poruszające się ze stałymi prędkościami, są nieodróżnialne od siebie, są w pewnym sensie równe. I prawa fizyki w każdym układzie są takie same. Czyli że na przykład nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, czy unosimy się w jakimś pomieszczeniu bez okien do góry, czy działa na nas siła grawitacji. Nie, to nie, grawitacja w to nie wchodzi. Jeżeli wyłączymy grawitację, to nawet jeśli byśmy się poruszali bardzo szybko ze stałą prędkością, to byśmy o tym nie wiedzieli. Tak swoją drogą poruszamy się bardzo szybko względem Słońca, jeszcze szybciej względem centrum galaktyki, siedząc na kawałku jakiejś kosmicznej skały i nawet o tym nie wiemy. Nic nam na głowę nie spada z tego powodu. I to jest zasada, którą po raz pierwszy odkrył Galileusz. I on napisał w tym swoim dziele, w dialogach słynnych, że gdybym płynął statkiem z dowolnie dużą prędkością, to niezależnie od tego, jaka byłaby ta prędkość, to prawa fizyki w środku kajuty się nie zmienią, będą takie same. I on nic nie wiedział o prędkości światła wtedy. I po kilkuset latach, kiedy pojawiła się teoria względności, no rzeczywiście u jej podstaw leżał również ten postulat, że układy inercjalne są nieodróżnialne, ale nie wszystkie układy inercjalne są równe, niektóre są równiejsze, dlatego że taki układ nie powinien się poruszać z prędkością większą niż prędkość światła, bo to by prowadziło do pewnych paradoksów przyczynowo-skutkowych. I ludzie szybko zdali sobie sprawę, że co prawda matematycznie jest taki ruch dopuszczalny, co z fizycznych powodów się go odrzuca jako właśnie niefizyczny albo jakiś zbyt paradoksalny. No i myśmy z Arturem się przyjrzeli uważniej trochę takiemu wariantowi rzeczywistości, w którym bralibyśmy na poważnie te nadświetne układy odniesienia, czyli
wracamy z powrotem do zasady Galileusza, która nie ogranicza prędkości, no, tylko do prędkości mniejszych niż prędkość światła. I okazało się, że rzeczywiście prawa przyczynowo-skutkowe ulegają zachwianiu, ale dzieje się to dokładnie tak, jak wiemy to z teorii kwantowej. I w zasadzie dużą część teorii kwantowej jesteśmy w stanie wydedukować, w szczególności te trzy elementarne postulaty, które tak niepokoiły Feynmana i innych, zasady względności Galileusza. Więc kończąc przydługą odpowiedź, książka została rozszerzona z tego powodu, że uznałem, że ważne jest uzupełnienie tego materiału o odpowiedź nie tylko na pytanie, jak działa teoria kwantowa, a starałem się to tłumaczyć tak prosto, jak się da na jabłkach i tak dalej, na krowach i na kurach, to nowy rozdział odpowiada na ważne pytanie, w jaki sposób można podjąć próbę zrozumienia tego wszystkiego, nie w formie postulatów, które spadają z nieba, tylko wywieźć to, w jaki sposób wywieźć to z czegoś o wiele prostszego, czyli zasady względności Galileusza. I więc po to powstała ta książka, po to powstała ta druga rozszerzona wersja, żeby jakby zamknąć pewną pętlą całe to zagadnienie. I teoria kwantowa nadal posiada wiele ciekawych, paradoksalnych aspektów, które nie do końca są dla nas jasne i są tam pewne pytania, które na które teoria kwantowa udziela odpowiedzi jednoznacznych, ale one są zbyt dziwne, żeby były łatwo do zaakceptowania. Ale część z tych najbardziej niepokojących pytań o indeterminizm i tak dalej, wydaje się, że da się zrozumieć z czegoś, co jest o wiele bardziej akceptowalne, czyli z tej zasady, którą znał Galileusz 400 lat temu. Okej, no dobra, to żeby nie zostawić naszych widzów z postulatem, który spada znikąd, że po prostu taki jest i koniec, pokusisz się o przybliżenie, w jaki sposób można tę zasadę zastosować tutaj, żeby wyjaśnić właśnie te zawiłości fizyki kwantowej? Czy to jest po prostu tak raczej matematyczne i trzeba operować wzorami, żeby to zrozumieć? No to znaczy oczywiście trzeba trochę nakłamać i trochę poupraszczać nadmiernie, ale zasadniczy powód, dla którego teoria względności ma tutaj coś ciekawego do powiedzenia, jest taki. Wiadomo, że w szczególnej teorii względności względność jest posunięta bardzo daleko. Tempo upływu czasu jest względne, długość przedmiotów jest względna, równoczesność jest względna, co oznacza, że na przykład dwa zdarzenia, które dla nas są jednoczesne, na przykład dwa pstryknięcia palcami, z perspektywy obserwatora, który się względem nas porusza z jakąś prędkością, nie będą jednoczesne. Najpierw będzie jedno, potem będzie drugie. Jeżeli ten obserwator by się poruszał w przeciwnym kierunku, to najpierw będzie drugie, a potem będzie pierwsze. Więc kolejność tych zdarzeń zależy od kierunku, w jakim porusza się obserwator. Natomiast w przypadku zdarzeń, które tworzą ciągi przyczynowo-skutkowe, czyli jedno zdarzenie wywołuje drugie, na przykład odpalam bombę i bomba wybucha chwilę później, jeżeli jest to ciąg przyczynowo-skutkowy i jakiś sygnał łączy te dwa zdarzenia ze sobą, to kolejność zdarzeń jest zawsze taka sama. Czyli najpierw jest jedno, potem jest drugie i niezależnie od tego, kto jest obserwatorem, kolejność pozostanie taka sama. Natomiast ta zasada obowiązuje tylko wtedy, kiedy dopuszczamy wyłącznie obserwatorów poruszających się z prędkościami mniejszymi niż prędkość światła. I właśnie dlatego tych nadświetnych obserwatorów się odrzuca, bo gdyby taki obserwator patrzył na ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym odpalam bombę i chwilę później ona wybucha, to dla nadświetnego obserwatora kolejność zdarzeń byłaby odwrócona i najpierw byłby wybuch, a potem byłoby odpalenie bomby. Co powoduje, że w takim świecie, w którym obserwatorzy nadświetni mogą sobie żyć, związki przyczynowo-skutkowe mogłyby być odwrócone. I niektóre zdarzenia miałyby swoje przyczyny, które zajdą dopiero w przyszłości, a nie w przeszłości. I to jest wystarczający powód dla ludzi, żeby odrzucać to jako niefizyczne. No bo wiadomo, no skąd, z doświadczenia wiadomo, że przyczyny zawsze są przed skutkami. Swoją drogą nie wiadomo, dlaczego tak jest znowu i jest to nasza obserwacja codzienna, ale okazuje się zresztą, że różni mądrzy ludzie badali to tą kwestię dosyć dogłębnie i wnioski były bardzo zaskakujące. Pierwszą osobą, która zadała pytanie, czy rzeczywiście tak musi być, że przyczyna musi być zawsze wcześniej niż skutek, był Paul Dirac, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku i noblista. Zresztą on odkrył po raz pierwszy istnienie antymaterii i zrobił to przy pomocy kartki i długopisu wyłącznie i kosza na śmieci. Natomiast on jako pierwszy zadał to pytanie i badał tę kwestię. Kolejną osobą, która to rozwijała, był właśnie Feynman i jego promotor John Wheeler i oni badali zagadnienie na poziomie elektrodynamiki klasycznej. Patrzyli, jak to jest, że jak wezmę ładunek elektryczny i nim poruszam, to dlaczego jest tak, że efekt tego ruchu dopiero za jakiś czas zostanie zaobserwowany w jakimś odległym punkcie. Na przykład poruszam jakimś ładunkiem, wyemituję to falę elektromagnetyczną i ona dopiero zostanie złapana jakiś czas później. A dlaczego nie wcześniej? Paradoksalnie brzmi to pytanie, ale równania elektromagnetyzmu nie wyróżniają kierunku upływu czasu
i elektromagnetyzm działa tak samo do przodu i do tyłu w czasie. Tam nic w tej teorii, w tych równaniach nie wyróżnia jednego kierunku. I w związku z tym oni zadali pytanie, a co by było, gdyby te ładunki na przykład poruszane w jakiś sposób zaburzały pole elektromagnetyczne w przeszłości? Tak jak dopuszczają te równania. I okazało się, że dostajemy w ten sposób zmodyfikowaną teorię elektromagnetyzmu, ale o dziwo, ta modyfikacja nie jest w żaden sposób obserwowalna. Taka teoria jest w zasadzie nieodróżnialna od zwykłej, poczciwej teorii, gdzie tylko propagacja jest do przodu w czasie. I no, to był w zasadzie koniec tej teorii, bo ona przestała być falsyfikowalna w tym momencie. Czyli po prostu, mówiąc wprost, w matematyce, w modelu matematycznym wychodzi nam, że to może działać w dwie strony, ale po prostu nie obserwujemy tego w rzeczywistości. Znaczy, nawet jeszcze gorzej niż to. Nawet gdyby rzeczywiście ładunki zaburzały przeszłość, a nie tylko przyszłość, to i tak byśmy tego nie byli w stanie stwierdzić, bo taka teoria jest w zasadzie taka sama jak teoria, w której wyróżniamy tylko jeden kierunek upływu czasu. Tak swoją drogą Dirac odkrył istnienie antycząstek, właśnie patrząc na rozwiązania swojego równania i stwierdzając, że tam są dwa możliwe rozwiązania. Jedno odpowiadało elektronom, które były wtedy znane w eksperymentach, ale pojawiło się też drugie dopuszczalne matematyczne rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wyglądało jak niefizyczne, bo ono sugerowało, że muszą też istnieć cząstki o przeciwnym znaku, których wtedy nikt nie obserwował. I naturalny odruch byłby taki, żeby to odrzucić jako niefizyczne, a on właśnie zrobił inaczej. On po pewnym namyśle stwierdził, że w takim razie takie cząstki muszą istnieć i pewnie je kiedyś odkryjemy. No i tak się szczęśliwie złożyło, że kilka lat później zostały rzeczywiście odkryte. Więc czasem równania nam podpowiadają coś więcej niż zdrowy rozsądek mógłby akceptować. No i podobnie jest ze szczególną teorią względności. Tak jak powiedziałem, matematycznie rzecz biorąc można rozważać obserwatorów nadświetlnych, przy czym ich obecność prowadziłaby do różnych dziwnych konsekwencji. I teraz, jak to się wszystko ma do teorii kwantowej? Otóż, jeżeli dopuszczamy nadświetne obiekty, to zaczynają zaburzać się prawa przyczynowo-skutkowe. Skutek niekoniecznie musi być po przyczynie, może być przed. I teraz należy zadać pytanie, jakie byłyby konsekwencje tego typu świata, takich tego typu praw w naszym świecie. I jest bardzo prosty eksperyment myślowy, który może coś zobrazować w tym miejscu. I widzę, że będzie grubo, bo już uśmiech się zaczyna malować na twojej twarzy. Tak. Otóż wyobraźmy sobie, że teraz z przyszłości do nas przybył jakiś kosmita i wylądował na tej książce kosmita, który został wysłany machiną, jakimś wehikułem czasu. Tak? I nagle by się tutaj pojawił i to jego pojawienie się byłoby dla nas kompletnym zaskoczeniem, w tym sensie, że nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, że to się za chwilę stanie. Ja bym mógł wziąć sobie tą książkę i ją bardzo precyzyjnie analizować jej strukturę, przez mikroskop oglądać wszystkie atomy tej książki, całe otoczenie badać i to by mi nie pozwoliło przewidzieć, że za chwilę tu się pojawi ten kosmita, dlatego że przyczyna tego pojawienia się jego w tym miejscu dopiero zajdzie w przyszłości, kiedy on wsiądzie do wehikułu czasu. Ale z perspektywy mnie, jako takiego lokalnego obserwatora, który na to patrzy tylko tutaj i tylko teraz, to zdarzenie byłoby kompletnie nieprzewidywalne. Byłoby niedeterministyczne, jak to się mówi w teorii kwantowej. I w pewnym wulgarnym skrócie można by powiedzieć, że właśnie taka jest konsekwencja uwzględnienia tych nadświetnych obserwatorów, że pewne zdarzenia będą jawić się dla obserwatorów lokalnych jako niedeterministyczne, jako nieprzewidywalne i dokładnie tak jest w teorii kwantowej. Dlatego właśnie ona tak bardzo ludzi dziwi, że atom, jeżeli wyemituje nagle foton, to ta emisja jest nieprzewidywalna. Chwila, w której to zachodzi, nie da się przewidzieć. Kierunek, w którym ten foton wyleci, nie da się przewidzieć. Nie istnieje, nie dość, że nie mamy teorii, która to opisuje. Co więcej, mamy bardzo poważne przesłanki eksperymentalne, żeby twierdzić, że nie istnieje żadna, nie może istnieć żadna teoria deterministyczna, która by lokalnie opisywała przyczynę, dla której foton został wyemitowany w tym momencie i w tym kierunku. Taka teoria nie może istnieć, to wiemy już na podstawie licznych eksperymentów, które się od wielu lat przeprowadza. Nie znaczy to oczywiście, że teoria kwantowa jest na pewno prawdziwa, być może nie jest, ale jeżeli kiedykolwiek ją zmodyfikujemy w oparciu o jakieś nowe obserwacje, to te modyfikacje to nie będzie powrót do poczciwej, deterministycznej, newtonowskiej fizyki, tylko będzie coś jeszcze pewnie jeszcze bardziej szokującego niż to, co obecnie wiemy z teorii kwantowej. No w każdym razie w teorii kwantowej ta nieprzewidywalność jest najbardziej niepokojąca i to jest dokładnie ten element, który się pojawia w szczególnej teorii względności, w tej poczciwej teorii, którą można wyprowadzić sobie jeszcze w zasadzie z tego, co wiedział Galileusz. Pojawia się to jako wniosek, jako naturalna konsekwencja tych rozważań w oparciu o zasadę względności Galileusza.
I fakt, że muszą istnieć pewne nieprzewidywalne zjawiska, przestaje być aż tak bardzo szokujący. Nie spada to zupełnie z nieba. I ten bardziej prymitywny, bardziej podstawowy mechanizm, którego szukał Feynman i twierdził, że go nie ma, że nikt go nie zna, istnieje. I jest on właśnie niezwykle prosty. Jest to zasada względności Galileusza. Teraz jest pytanie oczywiście, czy co z tym zrobić. Dlatego, że możemy zarówno tę nieprzewidywalność w jakiś sposób wydedukować z czegoś o wiele prostszego, ale też wiele innych rzeczy możemy wydedukować czegoś z tej zasady względności Galileusza. Na przykład w teorii kwantowej jest ten zaskakujący wniosek, że cząstki zachowują się, jak gdyby się poruszały po wielu drogach naraz, albo były w wielu miejscach naraz. W teorii klasycznej tak nie jest. Cząstka, czyli jakiś obiekt ma jakąś jedną trajektorię, która jest jedną linią, a nie dwiema, trzema, pięcioma. No i cząstka jest kulką przede wszystkim, jakąś punktem w materii. Cząstka jest kulką, tak. To znaczy, że generalnie ma jakieś konkretne położenie, no, tak? Natomiast jeżeli uwzględnić obserwatorów nadświetlnych, to okazuje się, że jeżeli weźmie się jakąś trajektorię cząstki, która jest zwykła, poczciwa i taka pojedyncza, to jeżeli zmienimy obserwatora na takiego, który się porusza z jakąś prędkością, z prędkością 50 na godzinę, to ta cząstka będzie się poruszać trochę inną prędkością. Ona się z tym drugim układzie odniesienia będzie miała nieco inną trajektorię, ale ciągle pojedynczą. Natomiast jeśli dopuścimy nadświetnych obserwatorów, to się okazuje, że w nadświetnym układzie odniesienia cząstka, która się poruszała po jednej trajektorii, może zacząć się poruszać po dwóch naraz. I to będzie znowu bardzo właśnie w zasadzie tak, jak to opisuje teoria kwantowa. To znaczy, jeżeli nie będziemy obserwować, gdzie ta cząstka jest, to ona będzie charakteryzowana dwiema trajektoriami. Ale jeśli zrobimy pomiar i na tych dwóch trajektoriach umieścimy dwa detektory, które będą tą cząstkę łapać, to tylko jeden z tych detektorów może ją zarejestrować i drugi już wówczas tego nie zrobi. I to też w bardzo elementarny sposób wynika z tej zasady względności Galileusza. Ale zrobiłeś tutaj arbitralne założenie o tych dwóch trajektoriach, czy po prostu wynika to z tych obliczeń, że faktycznie są to dwie, a nie takie jak w przypadku superpozycji mnóstwo, że tak powiem, nieskończone? Można pokazać, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tutaj można iterować liczbę tych trajektorii. I można pokazać, że jeżeli w pewnym układzie odniesienia istnieje cząstka, która się porusza po jednej trajektorii, to istnieje taki układ, w którym ona się porusza po dwóch. Jeżeli już wiemy, że możliwy jest ruch po dwóch trajektoriach, to jeżeli mamy cząstkę, która na przykład porusza się po jednej trajektorii, a potem w wyniku jakiegoś rozproszenia zacznie się poruszać po dwóch trajektoriach naraz, to znowu zmieniając układ odniesienia widzimy, że są trzy. Jak mamy trzy, to można dodać czwartą i tak dalej. Tutaj można pokazać, że można iterować tę procedurę i w zasadzie nie do uniknięcia jest schemat, w którym cząstka się porusza po dowolnej liczbie dróg naraz. I to kwantowe rozmycie, mówiąc, że cząstka nie wiadomo gdzie jest tak naprawdę, można tak to znowu zwulgaryzować, mówiąc, że ona nie tyle nie wiadomo gdzie jest, to ona jest jednocześnie w nieskończeniu wielu miejscach naraz, jest rozmyta w przestrzeni właśnie w ten sposób, że jest trochę tu, trochę tu, trochę tu i tak dalej. I o tym właśnie piszę w tym dodatkowym rozdziale. Napisaliśmy artykuł na ten temat z Arturem, który się okazał jednym z najczęściej czytanych artykułów z fizyki w ogóle, tam 70 tysięcy razy chyba był do tego momentu ściągnięty. Natomiast konsternacja jest na tyle poważna, że ludzie nie bardzo wiedzą, co z tym dalej zrobić. I kiwają głowami, są zainteresowani, ale sam zresztą nie wiem. To jestem ja właśnie. Kiwam głową, jestem zainteresowany, ale próbuję to jakoś dopasować, bo powiem ci szczerze, że jakkolwiek, nie powiem, że rozumiem fizykę kwantową, bo to byłoby jakieś bałwochwalstwo naukowe, ale gdzieś tam jakoś mniej więcej mi się to układało, nie? Te wszystkie właśnie fale prawdopodobieństw, to o czym mówiliśmy. Natomiast czytając to, co napisałeś i słuchając ciebie teraz, cofam się do tego momentu, gdy pierwszy raz zacząłem się interesować w ogóle fizyką kwantową i stawało się to dla mnie bardzo niezwykłe, no bo faktycznie musimy założyć tutaj istnienie czegoś, co już kompletnie wymyka się jakby naszemu temu zdrowemu rozsądkowi. Aczkolwiek zdrowy rozsądek fizyce kwantowej trzeba zostawić przed wejściem, bo inaczej można zwariować. Także jestem w stanie uwierzyć w to, co mówisz, że ludzie po prostu kiwają głową i nie za bardzo wiedzą, co z tym dalej począć. No czy widzisz, sytuacja jest taka, że masz zbiór reguł, z których można wyprowadzić całą teorię kwantową. To są bardzo proste reguły, ale bardzo niepokojące. I to nie jest tak, że to jest trudne do zrozumienia. To jest łatwe do zrozumienia, tylko trudne do zaakceptowania, tak? I teraz, jeżeli chciałbyś szukać mechanizmu, z którego to wszystko wynika, to jeżeli chcesz, żeby tym wynikiem były te dziwne postulaty, no to ten fundamentalny, jeszcze prostszy postulat nie może być zupełnie trywialny. To musi być coś głęboko niepokojącego. Ale to jest właśnie ciekawe w zasadzie względności Galileusza, że ona jest bardzo prosta do sformułowania. Po prostu, niezależnie od tego, jak szybko się poruszam,
prawa fizyki są takie same. I mówiąc niezależnie jak szybko, w tym sensie galilejskim, dopuszczam nie tylko prędkości mniejsze niż prędkości światła. Bo to jest tak, jakby Orwell powiedział, że właśnie wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Nie, dopuszczamy wszystkie możliwe ruchy. I ta zasada jest bardzo prosta. Nie wydaje się specjalnie skomplikowana, nie wydaje się specjalnie jakaś... nie ma tam jakichś mechanizmów spadających z nieba liczb zespolonych kwaternionów czy czegokolwiek. To jest bardzo prosta do sformułowania zasada, a jednak jej konsekwencje, co jest zadziwiające, są bardzo nietrywialne. Bo po pierwsze można z niej prowadzić szczególną teorię względności. I jeżeli na przykład studentów uczę teorii względności i poznają już pewne elementarne podstawy, to pokazuje im takie wyprowadzenie bardzo interesujące, zresztą odkryte wiele razy, ale między innymi przez takiego nieżyjącego już profesora Andrzeja Szymachę, które pozwala wyprowadzić całą szczególną teorię względności wyłącznie z tej zasady względności Galileusza i w wyniku tego wyprowadzenia okazuje się, że musi istnieć pewna stała, której wartości nie jesteśmy w stanie znaleźć ani wyznaczyć, możemy ją najwyżej wziąć z eksperymentów, ale musi istnieć jakaś stała charakteryzująca czasoprzestrzeń, tą stałą nazywamy prędkością światła, która będzie parametryzować nasze równania naszej teorii i będzie charakteryzować czasoprzestrzeń i rzeczywistość wokół nas. I oprócz tego wynikają z tego wszystkiego transformacja Lorentza, dylatacja czasu, skrócenie Lorentza, wszystkie te efekty, które są znane w szczególnej teorii względności, które dziwiły ludzi na początku XX wieku, a znowu można pokazać, że to wszystko jest tak naprawdę coś, co mógłby zrobić Galileusz 400 lat temu, gdyby konsekwentnie swoją zasadę zastosował, siadając nad kartką papieru po prostu i pisząc, jakie byłyby konsekwencje. I tutaj zadziwiające też jest to, że nie tylko szczególna teoria względności tego wynika, ale pokazaliśmy, że też coś więcej, że nawet teorię kwantową, czy te zalążki teorii kwantowej da się w ten sposób wyprowadzić, posługując się tylko i wyłącznie tym rozważaniem, które już mógł robić Galileusz 400 lat temu. No dobra, ale mówiłeś o tym, że okej, musimy założyć tych podróżników, którzy mogą podróżować z prędkościami większymi niż światło, znaczy, że oni jakby są dozwoleni w tym nowym podejściu. Natomiast zastanawia mnie cały czas ta superpozycja. To, że gdzieś tam patrząc na to z tej strony możemy widzieć te na przykład dwie trajektorie cząstki i tak dalej, ale czy to nie oznacza, że my musielibyśmy w stosunku do tej cząstki być tymi nadświetlnymi podróżnikami? Dobrze to uchwytam? To jest ciekawe pytanie. No wyobraźmy sobie, że przede wszystkim jest tak, że w takim wariancie, w którym czasoprzestrzeń ma tylko jeden wymiar przestrzenny, jeden wymiar czasowy, to jest taka najprostsza wersja, nie ma żadnej różnicy między obserwatorami nadświetlnymi i podświetlnymi. To znaczy, my byśmy mogli być nadświetli i byśmy nawet o tym nie wiedzieli. I w pewnym sensie bycie nadświetnym jest względne. To znaczy, z mojej perspektywy ta książka porusza się z prędkością mniejszą niż prędkość światła i ja też, względem mniej, ale z perspektywy obserwatora nadświetlnego to my jesteśmy nadświetli, a on jest podświetlny. I ciekawa rzecz jest taka, że mogłoby być na przykład tak, że my jesteśmy obserwatorami albo inaczej. Jakiś inny obserwator obserwuje cząstkę, która się porusza po zwykłej trajektorii, która jest po prostu pojedyncza, klasyczna i tak dalej. Z naszej perspektywy ta zwykła cząstka wygląda dziwnie. Wygląda jak obiekt, który się porusza po dwóch drogach na raz, tak jak na przykład jest w eksperymencie z podwójną szczeliną, czy w interferometrze Mach-Zendera, czy w jakichś takich prostych interferometrycznych eksperymentach. I można patrzeć na to, mówiąc, że ta cząstka to jest zwykła, poczciwa cząstka, tylko nie z naszej perspektywy, tylko z cudzej. Więc do pewnego stopnia jest kwestią konwencji, których obserwatorów będziemy nazywać podświetlnymi, a których nadświetlnymi. I tak jak nie da się stwierdzić, czy my się poruszamy, czy spoczywamy, i ruch w pewnym sensie nie można się poruszać się. Można poruszać się względem czegoś. Ruch to nie jest własność książki czy jakiegoś obiektu, tylko to jest relacja między dwoma obiektami. Tak. Książka względem mnie się nie porusza. I tak samo bycie nadświetnym też jest pewną relacją. Nie jest to własność obserwatora. To niekoniecznie ten nadświetny obserwator jest dziwny, tylko relacja między nami jest dziwna. Natomiast, tak jak powiedziałem, matematycznie rzecz biorąc, te nadświetne transformacje Lorentza nie w żaden sposób nie są wykluczone matematycznie. One spełniają wszystkie niezbędne postulaty. Zachowują prędkość światła, czyli prędkość światła jest stała we wszystkich układach odniesienia, też w tych nadświetnych. Tylko jakby w odbiciu.
po drugiej stronie. Tylko to trochę inaczej wygląda. Tam są pewne interpretacyjne zmiany, ale matematycznie rzecz biorąc, dokładnie tak jak w rozwiązaniu Diraca, jest drugie rozwiązanie, które jest w pełni legalne matematycznie i możemy jedynie przyjąć dodatkowy postulat mówiący, że to jest coś niefizycznego i to odrzucamy. Mhm. Wyciąć to po prostu z teorii. No i wtedy lądujemy w sytuacji, w której mamy poczciwą, szczególną turę względności, w której cząstki są klasyczne, poruszają się po podjętych trajektoriach i wszystko byłoby pięknie, żeby nie to, że ta teoria jest sprzeczna z eksperymentem. W zasadzie dlatego, że obiekty nie poruszają się po sposób klasyczny. Jak wiemy z teorii kwantowej, obiekty nie są klasyczne, są kwantowe. Tam to rozmycie pojawia się w sposób nieunikniony. W związku z tym teraz musimy zmodyfikować naszą klasyczną teorię, skwantować ją, postulując te dziwne wszystkie rzeczy i po pewnych wysiłkach lądujemy w kwantowej teorii pola, która też jest oparta o cykl postulatów i musimy się bardzo namęczyć, postulując dodatkowe rzeczy, podczas gdy wystarczyłoby tylko usunąć ten niepotrzebny postulat nieistnienia na świetnych obserwatorów i to w zasadzie nam wiele z tych rzeczy zagadkowych da za darmo. Rozumiem. To pozostaje pytanie, co właśnie w momencie obserwacji w takim eksperymencie. Mamy tutaj pewne doświadczenie tej cząstki, kiedy ona przechodzi sobie powiedzmy przez dwie szczeliny, tak, interferuje sama ze sobą. Gdzie jest ona z naszej perspektywy po tej drugiej stronie, tak to będę dla ułatwienia sobie tam nazywał. To co się dzieje, że w momencie pomiaru nagle ona przechodzi na tą naszą stronę, jest jakby w naszym układzie tym odniesienia naszych prędkości i możemy ją wtedy już w tym momencie ustalić, że tak powiem, no, z pewną tam dozą nieustaloności. No. Tutaj właśnie łączy się kilka rzeczy. Po pierwsze, można pokazać, że ruch po wielu trajektoriach jest nieunikniony. Po drugie, można pokazać, że pewnego rodzaju zdarzenia będą nieprzewidywalne. Tak jak z tym kosmitą, który ląduje tutaj. Tego typu sytuacje są nie do usunięcia z teorii. Teraz szczegóły są oczywiście już bardziej techniczne i musiałbym jakby pewnie wyciągnąć kartkę i długopis, żeby pokazać, co się dzieje, ale ta cząstka, którą my obserwujemy, która jest na dwóch trajektoriach naraz, może być zwykłą podświetlą cząstką. To nie musi być coś, co się porusza z prędkością nadświetlną, więc może to być zwykły elektron. Wówczas z perspektywy nadświetnego obserwatora ten elektron porusza się po jednej drodze i będzie cząstką nadświetlną. Więc jeżeli zaczniemy od nadświetnej cząstki obserwowanej przez kogoś, która się porusza po jednej drodze, to dla nas to coś będzie wyglądać jak zwykły elektron, który się porusza po dwóch drogach. Więc ta materia, którą obserwujemy, nie musi być egzotyczna. Zresztą, co było zabawniej, nadświetne cząstki prawdopodobnie nie istnieją. Nie ma eksperymentalnych jakichkolwiek obserwacji nadświetnych obiektów. Były kiedyś takie doniesienia, był taki słynny eksperyment, w którym wydawało się, że neutrina są nadświetne, i to było poważne trzęsienie ziemi trochę w fizyce. Okazało się, że być może cząstki, które mamy pod nosem, są właśnie nadświetne. Ale dość szybkie trzęsienie i krótkie trzęsienie ziemi. Tak, tam po pół roku się okazało, że w aparaturze pomiarowej kabel był luźny i coś nie do końca się udało i ten eksperyment był błędny. Natomiast w zasadzie takie cząstki mogłyby istnieć, może ich jeszcze nie odkryliśmy. Natomiast nawet jeśli nie istnieją, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia z perspektywy tego, co mówimy, dlatego że szczególna teoria względności nie mówi, jakie cząstki mogą istnieć, jakie nie mogą istnieć. Ona jest na tyle ogólna, że dopuszcza dowolny schemat i mogą istnieć cząstki takie, siakie i owakie, a dopiero jakaś dodatkowa teoria, my to nazywamy modelem standardowym i nie wiemy, skąd się ten model bierze tak naprawdę, narzuca pewne rygory, które mówią, że tylko takie cząstki mogą istnieć, tylko takie i takie, a takie już nie. I okazuje się, że na podstawie modelu standardowego model standardowy stwierdza, jakby dekretuje, że istnieją tylko elektrony, miony, neutrina, kwarki i tak dalej. Jest kilka rodzajów cząstek i nic poza tym nie może istnieć. Czasami się zdarza odkryć jakąś dodatkową cząstkę i wówczas ten model standardowy się uzupełnia. Na przykład cząstka Higgsa w ten sposób doszła do tego całego, do tej menażerii cząstek. Natomiast nie wiadomo, dlaczego tak jest. I te dodatkowe reguły, które są jakby nad teorią względności i jakby dokładają dodatkowe ograniczenia, stwierdzają, jakie są możliwości realnie istniejące w świecie, w którym żyjemy. Natomiast i być może wśród tych reguł jest stwierdzenie, że nie ma cząstek nadświetnych. Natomiast jeśli patrzymy tylko i wyłącznie na konsekwencje samej szczególnej teorii względności, która jest taką ramą spinającą wszystkie możliwe teorie fizyczne, bo teorie, które konstruujemy, powinny spełniać, powinny być relatywistyczne, to w oparciu tylko o samą szczególną teorię względności nie da się stwierdzić, że cząstki nadświetlne są nielegalne.
I to, co my robimy, to jest badanie tylko i wyłącznie samej gołej szczególnej tej względności i jej konsekwencji, nie wyłączając tego, tej części nadświetlnej. Mhm. Okej, czyli jakby pozbywając się tego ograniczenia, wcale niekoniecznie muszą istnieć takie cząstki, ale to ułatwia jakby zrozumienie wtedy i wyprowadzenie tego wszystkiego. Tak, no, zaczynając ze szczególnej teorii względności, dostajesz coś, co wygląda na teorię kwantową, a później na to nakładasz dodatkowe reguły, które mówią, że mogą być elektrony, fotony i tak dalej. I no, to ogranicza ci zbiór możliwych obiektów, które możesz obserwować, ale cała ta struktura pozostaje. Ta kwantowa struktura już zostaje, ona już jest wbita na stałe. No i dlatego wszystkie teorie fizyczne muszą być kwantowe. I na przykład ja się nie znam na teorii strun za bardzo, nigdy się w to nie wgłębiałem. W ogóle nie ma czegoś takiego jak teoria strun, jest nieskończenie wiele różnych teorii strun, ich wariantów, ale wszystkie one od samego początku są kwantowe, w tym sensie, że jednym z fundamentalnych postulatów jest to, że istnieją pewne elementarne obiekty, nazywane strunami, nie wiadomo czemu zresztą, i one są kwantowe. To znaczy istnieje pewne elementarne prawdopodobieństwo, że taka struna pęknie na pół. I to ta liczba jest nie wiadomo skąd się bierze, nie wiadomo dlaczego właśnie takie zeta struny się zachowują probabilistycznie, ale nawet coś, co niektórzy twierdzą, że jest fundamentalną teorią wszystkiego, już jest od samego początku kwantowa i już od samego początku ta zagadka tam jest wbudowana, więc nawet gdybym poświęcił nie wiem ile czasu na studiowanie teorii strun, to i tak nie dowiem się z niej, dlaczego rzeczywistość jest kwantowa, bo to już jest założenie. I o tyle to, co żeśmy zrobili, jest oryginalne, że żadna teoria fundamentalna, która była dotychczas rozważana, nie wyjaśniała, nie udzielała odpowiedzi na to pytanie. I tym bardziej zaskakujące jest to, że ta odpowiedź nie dość, że się daje udzielić, to jest zaskakujące to, że ona była pod naszym nosem od bardzo dawna. No, często tak bywa, że właśnie nie? Coś, to się potem tak mówi, no przecież, nie? Ale żeby na to no przecież wpaść, to też trzeba odpowiednią drogę przejść, bo właśnie skąd ten pomysł? Dlaczego spojrzeliście akurat w tę stronę i zajęliście się Galileuszem? To znaczy, jak się przyjrzeć teorii kwantowej, to jest tam bardzo wiele ciekawych zbiegów okoliczności, które jak się zastanowić, nie wiadomo skąd się biorą. Na przykład Feynman w swoich podręcznikach kilku, bo w dwóch miejscach znalazłem, w dwóch niezależnych książkach znalazłem tę samą obserwację, która ewidentnie nie dawała mu spokoju, ale nie wiedział co z tym zrobić. I zauważał, że jak się patrzy na taką nierelatywistyczną, czyli nie opartą o szczególną teorię względności teorię kwantową, taką, której się uczy tam na trzecim roku studiów na Wydziale Fizyki, to jest taki pierwszy wstęp do teorii kwantowej, tam nie ma w ogóle teorii względności, a jednak w równaniach pojawiają się wyrażenia, które są znane w szczególnej teorii względności. To są tak zwane niezmienniki relatywistyczne i one są już w teorii, w równaniu Schrödingera na przykład można je dostrzec. I Feynman to zauważa i mówi, ciekawe skąd to się bierze. Jak to się dzieje, że nierelatywistyczna teoria kwantowa coś wie o niezmiennikach relatywistycznych, ciekawy zbieg okoliczności. I no, interesujące jest to, że on to w różnych miejscach zauważa, w różnych swoich książkach, więc to ewidentnie nie traktował tego jako zbieg okoliczności, tylko jak coś niepokojącego. Ale jest wiele innych przykładów. Na przykład jeżeli się rozważa stany splątane, czyli takie stany, które wprowadził Schrödinger tak naprawdę, ale potem omawiał szczegółowo Einstein w swojej pracy znanej jako praca EPR Einsteina Podolskiego-Rosena, to oni analizują, co się dzieje, jeśli się robi pomiary stanu splątanego. I sytuacja jest z grubsza taka, że mam dwa obiekty, które są w stanie splątanym, czyli mierząc stan jednego układu, dowiaduję się natychmiast, jaki jest stan tego drugiego, mimo że jeszcze chwilę wcześniej, zgodnie z tym, co mówi teoria kwantowa, ten stan był nieokreślony. Nie istniała odpowiedź na pytanie, w jakim stanie są te dwie cząstki. Dopiero jak zmierzę jedną, natychmiast dowiaduje się jednocześnie, w jakim stanie jest druga, niezależnie od tego, jak daleko ta druga jest. I Einstein zauważył, że tego typu zjawisko wydaje się przeczyć duchowi szczególnej teorii względności, która zabrania natychmiastowej komunikacji, wysyłania informacji. No i Einstein podał to jako argument przeciwko teorii kwantowej, która nie może być prawdziwa jego zdaniem. Natomiast jak się przyjrzeć uważnie, to nie ma tutaj żadnego paradoksu. Nie da się wysyłać informacji z prędkością nadświetlną, posługując się stanami splątanymi, dlatego że żeby wysłać informację, czyli żeby móc zmienić jakąś rzeczywistość na odległość w kontrolowany sposób, bo jak wysyłam informację, to wysyłam ciąg zer i jedynek, czy jakąś informację, to muszę kontrolować to, co wysyłam. Muszę wysyłać na przykład zero albo jedynkę, albo jakąś kombinację zer i jedynek, żeby wysłać jakąś wiadomość. Natomiast
teoria kwantowa rzeczywiście wydaje się nielokalna, ale oprócz tego ma jeszcze drugą własność, to jest indeterminizm, czyli ta nieprzewidywalność wyników, co oznacza, że ja rzeczywiście, robiąc pomiar w tym miejscu, dowiaduję się, jaki będzie wynik analogicznego pomiaru daleko stąd, ale nie jestem w stanie wpłynąć na ten wynik. Dlatego, że ja nawet nie jestem w stanie go przewidzieć, więc tym bardziej nie jestem w stanie na niego wpłynąć i dlatego nie jestem w stanie wysyłać informacji na odległość między doświadczalnikami, eksperymentatorami, którzy robią eksperymenty. Jakby to powiedział Forrest Gump, pomiar jest jak pudełko czekoladek w tym przypadku. Tak, you don't know what you're gonna get. Dokładnie tak. I w pewnym sensie próba wysłania informacji na odległość byłaby jak pisanie listu generatorem liczb losowych. To nie będzie list, to będzie po prostu szum. I jest jeszcze ciekawa rzecz, którą myśmy pokazali, że to wydaje się dosyć paradoksalne, że nawet jeśli dopuścimy nadświetne cząstki do naszej teorii i nawet jeśli dopuścimy nadświetnych obserwatorów, to paradoksalnie i tak nie będziemy w stanie wysyłać informacji za pomocą tych nadświetnych cząstek, dlatego że nie będziemy w stanie kontrolować ich zachowania. I tak jak widać, teoria kwantowa jest bardzo drażniąca, Einsteina bardzo drażniła i niepokoiła, i on twierdził, że ona jest wbrew duchowi szczególnej tej względności, ale nie ma tam jakiegoś gwałtu, nie ma tam złamania jakichś reguł, bo nie jestem w stanie wysłać informacji z prędkością nadświetlną. I znowu pytanie numer dwa, jak to możliwe, że teoria kwantowa, która nic rzekomo nie wie o szczególnej tej względności, zachowuje się tak jak należy i nie przekracza tej nieprzekraczalnej granicy. Znowu kolejny zbieg okoliczności. Tak? Jak to się dzieje, że dwie niewiążące nic o sobie teorie są tak dobrze ze sobą zgodne? Że tak się zazębiają, że jedna nie jest w sprzeczności z drugą. Takich przykładów jest więcej. Jak na przykład analizuje się klasyczne czarne dziury w ogólnej teorii względności, to są obiekty, które wsysają informacje i niszczą, usuwają informacje z rzeczywistości, bo coś tam wpada do środka, ląduje w osobliwości i zamienia się w punkt, rozrywany jest na strzępy, cała informacja musi zginąć. I to by w zasadzie przeczyło drugiej zasadzie termodynamiki, która mówi, że nieporządek musi wzrastać, a nie maleć, czyli entropia musi rosnąć. Gdyby nie to, że zjawiska kwantowe, które odkrył Bekenstein i potem Hawking wyjaśnił to trochę głębiej, opisujące parowanie czarnych dziur, czyli tak zwane promienienie Hawkinga, powoduje, że ta informacja wcale nie... Znaczy, co się dzieje z informacją, nie wiemy, ale okazuje się, że czarna dziura nie jest do końca czarna, że ona ma pewną temperaturę. Czyli nie redukuje entropii. Nie redukuje entropii, dlatego że mimo, że coś tam wpada do środka, to ta czarna dziura emituje szum promieniowania i ten szum jest dokładnie taki, ma dokładnie takie właściwości, jakie są potrzebne, żeby uratować drugą zasadę termodynamiki. I to jest kolejny zbieg okoliczności. Tym razem teoria kwantowa ratuje ogólną teorię względności przed sprzecznością z drugą zasadą termodynamiki. I znowu, jak na dwie teorie, które nic o sobie nie wiedzą, sprawa jest bardzo dziwna. I jest jeszcze więcej takich przykładów, szczególnie w fizyce czarnych dziur tam są takie zjawiska, które dają się zrozumieć tylko jeżeli dopuścić tych nadświetnych obserwatorów i te ich konsekwencje. W każdym razie to był punkt wyjścia. Wydawało nam się, że to nie może być zbieg okoliczności, że te teorie są jakoś głębiej powiązane niż nam się wydaje. I ponieważ szczególna teoria względności wynika z czegoś tak prostego jak zasada względności Galileusza, już tego w zasadzie nie ma jak zredukować do czegoś prostszego, a teoria kwantowa wydaje się skomplikowana i nie wiadomo skąd się bierze, to naturalnym wnioskiem było, że w jakiś sposób powinniśmy być w stanie wydedukować te dziwne prawa ze szczególnej teorii względności, bo to nam tylko zagwarantuje tą spójność. No i rzeczywiście to jest możliwe. No dobra, a co z grawitacją? Bo to jest jakby ten punkt zapalny między teorią względności a teorią kwantową. Ogólnie w teorii względności mniej więcej wiemy, jak to działa. Einstein pokazał nam geometrię czasoprzestrzeni, natomiast w kwantowej wciąż ta grawitacja nam się wymyka. Czy to jakoś zbliża nas do poznania tej tajemnicy? Nie wiemy tak naprawdę. Być może tak. Jak się analizuje coś, co się nazywa metryką Schwarzschilda, czyli taki elementarny opis pojedynczej czarnej dziury, która jest nieruchoma i nie ma momentu pędu, to współrzędne, czy geometria czasoprzestrzeni wokół zmienia swój charakter, jak przekroczy się pewną magiczną granicę nazwaną horyzontem zdarzeń. Na tym horyzoncie zdarzeń dzieją się ciekawe rzeczy, w szczególności jak się minie ten horyzont, to nie można wrócić z powrotem. Jeśli byśmy się poruszali z prędkością mniejszą niż prędkość światła, oczywiście wyłącznie. Ale tam dzieją się też inne ciekawe rzeczy.
Na tej granicy, jak się ją przekracza, to z perspektywy obserwatora, który siedzi na zewnątrz i się temu opisuje tą rzeczywistość na zewnątrz i w środku, rzeczywistość za horyzontem zdarzeń ma to do siebie, że czas i przestrzeń zamieniają się rolami. Czas zamienia się w przestrzeń i nie wiadomo, jak to zinterpretować zupełnie. To jest najczęściej ludzie mówią, że to jest niefizyczne, albo tutaj się najczęściej w ogóle tego nie komentują i mówi się, że to jest jakiś problem ze złym wyborem współrzędnych. Jak się zmieni współrzędne na inne, to już jest dobrze. Natomiast ta narracja jest dosyć niespójna. Natomiast da się ją uratować, jeśli zinterpretować tę czasoprzestrzeń pod czarną dziurą, pod horyzontem zdarzeń, jako tę, którą opisują obserwatorzy, którzy są nieruchomi względem czarnej dziury, tylko że są to obserwatorzy nadświetli. Dlatego, że obserwator nad horyzontem zdarzeń może nie wpaść do czarnej dziury pod warunkiem, że odpowiednio szybko przyspiesza, ale i taki obserwator może być podświetlny. Natomiast pod horyzontem zdarzeń, w środku, żaden obserwator podświetlny nie jest w stanie zapobiec wpadnięciu do środka. I on już będzie wpadał, wląduje w osobliwości. Natomiast takiemu wpadnięciu może zapobiec obserwator, który by był obserwatorem nadświetlnym. I tak się znowu z wielu okoliczności składa, że nadświetni obserwatorzy, coś mi pokazali z Arturem, to są dokładnie tacy, którzy zamieniają czas i przestrzeń swoimi rolami. I w związku z tym opis staje się zupełnie spójny i czarną dziurę można, tą metrykę Schwarzschilda można zupełnie elementarnie zinterpretować pod warunkiem, że obserwatorzy na zewnątrz to są obserwatorzy podświetni, a ci w środku są obserwatorzy nadświetli. Czyli czarna dziura jako przejście do wszechświata z naszej perspektywy nadświetlnego. Trochę to tak to wygląda, że to przejście przez horyzont zdarzeń to jest takie wywrócenie na lewą stronę czasoprzestrzeni, co też jest bardzo ciekawe, bo miałem taki referat na ten temat niedawno. Jeden profesor dosyć mocno zaprotestował, mówiąc, że przecież nawet jego trzyletnie dziecko wie, że czas i przestrzeń to są różne rzeczy i nie można ich zamieniać ze sobą rolami. W związku z tym to argumenty oparte na takich zamianach są bezsensowne. Ja nie powiedziałem tego, ale sobie pomyślałem, że trzyletnie dzieci nie są najlepszymi ekspertami, żeby ich pytać o teorię względności, ale interesujące jest to, że szczególna teoria względności w zasadzie przeczy tej intuicji, którą mamy wszyscy, nie tylko trzyletnie dzieci, ale my odczuwamy czas i przestrzeń jako zupełnie różne rzeczy. Jest zupełnie oczywiste, że czas to jest coś innego niż przestrzeń. Natomiast szczególna teoria względności mówi, że tak wcale nie jest. Że różnica między czasem i przestrzenią jest bardzo niewielka. Zaskakująco niewielka i jak się spatrzy na równania napisane na papierze, to czas i przestrzeń różnią się tylko znakiem. Gdzieś tam pojawia się znak minus i to jest jedyna różnica, którą w opisie relatywistycznym charakteryzuje czas i przestrzeń. Teraz... No ale dodając tych nadświetlnych obserwatorów, pozbywamy się tego problemu znaku z tego. Zaraz do tego dojdę, ale nawet w takiej poczciwej, szczególnej tej względności, którą znamy od ponad 100 lat, pojawia się ciekawa rzecz. Obserwator, który się poszedł z jakąś prędkością, ma inną definicję czasu, inną definicję przestrzeni. I okazuje się, że to, co ktoś jedzie autobusem, nazywa czasem, to nie jest to samo, co my nazywamy czasem, dlatego że to, co on nazywa czasem, to jest mieszanina czasu i przestrzeni naszej. Czyli on jest w stanie wymieszać nasz czas i naszą przestrzeń i dostać coś, co on nazywa czasem, a zmieniając proporcje tej mieszaniny, dostaje przestrzeń i jego czas jest nieodróżnialny od naszego czasu, to znaczy on odczuwa to dokładnie tak samo. I to pokazuje, że czas i przestrzeń można ze sobą mieszać i w odpowiednich proporcjach, jeżeli się to zrobi, dostajemy coś, co nie jest nadal czasem. I stąd właśnie pojęcie czasoprzestrzeni, że te obiekty się ze sobą mieszają, są nierozerwalne, są głęboko połączone. Więc nie jest jasne, czym się różni czas od przestrzeni, ale wiadomo, że czymkolwiek by się nie różnił, to można je tak wymieszać, żeby dostać nadal czas. I z geometrycznego, to z matematycznego punktu widzenia zrobienie kolejnego kroku i dopuszczenie nadświetnych obserwatorów powoduje, że nadal możemy mieszać czas i przestrzeń, tylko nieco bardziej radykalnie. I można wręcz doprowadzić skrajnie do takiej sytuacji, kiedy czas i przestrzeń po prostu się zamieniają rolami i to odpowiadałoby obserwatorowi, który porusza się nieskończenie szybko. A mieszamy czas i przestrzeń prędkością. Tak, prędkość jest jakby tym parametrem, który jest takim tym współczynnikiem, który jest tym współczynnikiem, który odpowiada za proporcje. Tak? Im większa prędkość, tym te proporcje się bardziej zmieniają.
I w tym sensie to, co robimy, nie jest o wiele bardziej radykalne. Tam nie ma jakościowej różnicy, jest tylko ilościowa różnica. Ortodoksyjna szczególna teoria względności dopuszcza tylko mieszanki, które nie przekraczają pewnych proporcji. Natomiast my te ograniczenia usuwamy. Jakby w sensie twierdzimy, że jeżeli usunąć te ograniczenia, dostajemy nad świetnych obserwatorów i jako bonus dużą część tych kwantowych zjawisk, które no były jakby najbardziej niepokojące w całej tej teorii. Okej, okay. Zastanawiam się tylko w takim razie ta bariera prędkości światła, nie? No bo biorąc to pod uwagę, dopuszczamy, że moglibyśmy podróżować z prędkością większą niż światło? Nie. Czy nie? Czy to jest kwestia energii tylko potrzebnej do tego? No, problem polega na tym, że nie da się rozpędzić żadnego ciała do prędkości, tej książki nie jestem w stanie rozpędzić do prędkości nadświetlnej względem mnie. To wiemy z teorii względności. Tak, to wiemy, bo to wymagałoby nieskończenie dużej energii. No. W związku z tym nadal nie do sforsowania jest granica prędkości światła dla takich obiektów jak książka. I jakbyśmy chcieli coraz więcej energii wkładać, na przykład wyposażając taką książkę w silnik rakietowy, który będzie cały czas ją przyspieszał, to i tak prędkość tej książki nie przekroczy prędkości światła. Natomiast można również pokazać, że gdybyśmy mieli obiekt, który się porusza z prędkością nadświetlną, jakaś egzotyczna materia, inna niż materia, z której jest zbudowana jest ta książka, to z kolei tej materii nie bylibyśmy w stanie spowolnić do prędkości mniejszej niż prędkość światła, bo również to by wymagało nieskończonej energii. Ani do prędkości światła. Ani do prędkości światła. I to jest właśnie ciekawe, że te nadświetne obiekty mają różne nieintuicyjne właściwości. Na przykład im wolniej taki obiekt się porusza, tym większa jest jego energia. Ale to też jest ciekawostka, bo biorąc te dwa światy, nazwijmy to pod uwagę, wspólnymi byłyby fotony, które mają tę prędkość światła. Tak, właśnie. Tak, dlatego że fotony są tutaj na granicy i one poruszają się dokładnie z prędkością światła i dla nas, jako obserwatorów podświetnych, i dla tych nadświetnych obserwatorów. Więc to właśnie miałem na myśli, mówiąc, że te nadświetne transformacje Lorentza zachowują prędkość światła. Właśnie to, że fotony cały czas poruszają się z prędkością C i dla nas, i dla nich. I swoją drogą dlatego właśnie, jeżeli się wyprowadza teorię względności z tego postulatu, jak można w ten sposób to zrobić, że prędkość światła jest stała, to zawsze matematyczną odnogą tych rozważań jest ta odnoga nadświetlna, którą trzeba w jakiś sposób odrzucić i to można zrobić tylko na mocy dodatkowego postulatu, który nie siedzi w strukturze teorii względności, tylko jest dodatkowym postulatem mówiącym, że to rozwiązanie jest niefizyczne, nie podoba nam się, ma dziwne właściwości, więc będziemy odrzucać. Tak od razu mi się przypomina taka hipoteza Feynmana chyba właśnie, który mówił, zastanawiał się nad tym właśnie cofaniem się w czasie elektronów, nie? Czy elektrony, które gdzieś tam obserwujemy, to nie jest jeden elektron, który tak naprawdę podróżuje w tej z powrotem tą nieskończoną ilość razy. Tak, tak, to ja też o tym piszę. To jest pomysł Wheelera tak swoją drogą. W ogóle jest cechą ciekawą prawie wszystkich teorii fizycznych, jakie mamy, że one są, jak to się mówi, niezmiennicze ze względu na kierunek upływu czasu, na odwrócenie kierunku upływu czasu. I teoria kwantowa również nie wyróżnia kierunku upływu czasu. Moglibyśmy opisywać teorię do przodu i do tyłu w czasie i dostaniemy w zasadzie to samo. I ciekawe jest to, że to właśnie Feynman zauważył, że antymateria może być tak zinterpretowana, że antyelektron to jest nic innego jak zwykły elektron, który się porusza do tyłu w czasie. Jakby równania opisują go dokładnie tak, jakbyśmy po prostu zmienili czas na minus czas, tam ładunek na minus ładunek, jeszcze jakieś dyskretne transformacje zrobili i to będzie dokładnie elektron, który podróżuje w czasie. No i były takie hipotezy, właśnie to Wheeler coś takiego sugerował, że może w takim razie powód, dla którego wszystkie elektrony są takie same, to jest taki, że to jest jeden i ten sam elektron, który podróżuje raz do przodu, raz do tyłu w czasie i my to widzimy w danej chwili jako zbiór elektronów i antyelektronów, które są w różnych miejscach, ale no, ten pomysł szybko został zgaszony przez Feynmana, który odpowiedział, no dobrze, ale dlaczego w takim razie elektronów i antyelektronów nie jest tyle samo? No i to był w zasadzie taki koniec tej pięknej idei. Jest jeszcze inny argument, który można podać, który pokazuje, że to nie może być tak, ale rzeczywiście pomysł był interesujący i jakby można powiedzieć, że pewne pozostałości tego jest też tym, co my mówimy, bo to trochę do tego się sprowadza. Przy czym to, co Wheeler powiedział, że jak mam elektron, który porusza się do przodu i do tyłu w czasie, jeżeli złapę ten elektron w jakimś miejscu, to on już nie może dotrzeć nigdzie indziej. Wtedy zniknąłby tylko ten elektron, ale wszystkie inne. Co pokazuje, że to nie może być tak, że to jest jeden elektron jest taki właśnie, jak mówił Wheeler, dlatego, że się porusza do przodu i do tyłu w czasie. Natomiast
tę własność, że jak złapie cząstkę w jednym miejscu, to ona znika gdzie indziej, to my dobrze znamy. I to jest właśnie to, co się dzieje w superpozycji kwantowej. Więc i to jest trochę echo tego pomysłu, że właśnie dlatego my, robiąc pomiar w jednym miejscu, unicestwiamy natychmiast tę drugą odnogę superpozycji, że tak naprawdę to jest cały czas jedna cząstka, która się porusza trochę do przodu, trochę do tyłu w czasie. I tak to właśnie wygląda z perspektywy obserwatora nadświetlnego, który przekracza tę granicę. Czyli taka mieszanka trochę tego. Nie mamy jednej cząstki, która odpowiada za wszystkie obserwowane, tylko po prostu jest ich jakaś liczba, ale te ich własności wynikają właśnie z tych skoków. Nadal nie wiadomo, dlaczego to jest tak, że te elektrony są takie same. To znaczy mamy teorię, która to opisuje, kwantową teorię pola, ale jak się zastanowić, to jest pewien postulat, który spada z nieba. Nie jest oczywiste zupełnie, dlaczego wszystkie cząstki są takie same. Tak po prostu trzeba przyjąć i tyle. Tak, no ale rzeczywiście to nie jest tak, że my tutaj z Arturem wylądowaliśmy nagle z jakimś dzikim pomysłem. Ludzi to niepokoiło od dawna i jest dużo takich rozważań tego typu, które jakby poddają pod wątpliwość tę zasadę, że przyszłość, nasza przyszłość jest zdeterminowana przez to, co jest teraz, albo że każde zdarzenie, które ma swoją przyczynę w danej chwili, to które widzimy w danej chwili, ma swoją przyczynę w przeszłości. Ludzie to kwestionowali i wydaje się, że to kwestionowanie nie jest kompletnie oderwane od życia. To ma swoje głębokie podstawy w matematycznej strukturze teorii, które znamy. No to powiem ci tak, ja czekam z drżeniem rąk i wszystkiego na to, co dalej przyniesie ten właśnie wasz ciekawy punkt widzenia na to wszystko. A wam polecam, moi drodzy, tutaj wam polecę książkę, chociażby właśnie dla tego jednego rozdziału, ale cała jest świetna. Jeżeli w ogóle kwantechizmu jeszcze nie czytaliście, to koniecznie w tym momencie albo jakaś księgarnia, albo jakiś internetowy sklep szukacie i bierzecie. I nie ma, że nie. Nie ma, że boli. Także dzięki serdeczne za to, że opowiedziałeś o tym. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i sobie o fizyce kwantowej poopowiadamy, bo no jest to bardzo inspirujące. Cóż, do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć. Dziękuję.